Za nami decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Fed zgodnie z oczekiwaniami rynku nie zmienił poziomu stóp procentowych, natomiast w komunikacie, który pojawił się do decyzji, mogliśmy przeczytać, że Rezerwa Federalna widzi mniejsze ryzyka co do wzrostu gospodarczego, natomiast Fed dalsze kroki uzależnia od poziomu inflacji, gdzie w średnim terminie Fed widzi możliwość wzrostu inflacji do celu 2%, natomiast musi się to wydarzyć wraz ze wzrostem cen energii, w tym oczywiście ropy naftowej. Natomiast ta wczoraj zanurkowała po danych odnośnie wzrostu zapasów tegoż surowca w Stanach Zjednoczonych. Tak więc oczekiwania inflacyjne również znalazły się na niższych poziomach, a to z kolei spowodowało, że amerykański dolar ucierpiał po opublikowaniu komunikatu Rezerwy Federalnej. Tym samym oddala nam się nieco perspektywa podwyżek stóp procentowych i jest ona uzależniona od poziomu inflacji, no i poniekąd też od poziomu cen ropy naftowej. Natomiast na tym wszystkim delikatnie zyskała polska waluta, złoty zyskuje w momencie, kiedy to w Stanach Zjednoczonych ten cykl zacieśniania polityki monetarnej nam się odsuwa w czasie. I to było za nami, natomiast to, co będzie przed nami, będzie jeszcze istotniejsze, ponieważ rynek walutowy to nie tylko złoty, dolar, ale to także i japoński jen. A tutaj szykuje nam się decyzja Banku Japonii. Już w piątek w nocy poznamy taką decyzję a propos dalszych kroków co do luzowania polityki monetarnej, a oczekiwania rynku są bardzo mocno wygórowane i niewykluczone, że pojawi się zmienność na parach z japońskim jenem porównywalna do tej, którą obserwowaliśmy podczas referendum w sprawie Brexitu. Także na tym rynku może dziać się naprawdę bardzo dużo i warto na niego zwrócić uwagę.